Dzień dobry, witam serdecznie. Magda Koroblewska. Mam przyjemność gościć dzisiaj na kanale doktora Nabila Malazi. Jesteśmy w siedzibie ruchu społecznego Jedność Narodu. Dzięki uprzejmości i gościnności pana Romualda Starosielca, lidera tego ruchu społecznego. Mamy co wspominać, ponieważ mieliśmy tutaj bardzo udany szampański Sylwester, którego no przynajmniej ja i pan Nabil Malazi wspominamy miło, co roku właśnie. Tak jak trzeba. Obchodzi mi tego Sylwestra tutaj dzięki gościnności gospodarzy. A dzisiaj wyjątkowa okazja, dzisiaj 2 stycznia, to jest rocznica śmierci naszego bohatera narodowego Romana Dmowskiego. 2 stycznia 1939 roku zmarł. Dzisiaj uczciliśmy jego pamięć pod pomnikiem Dmowskiego na placu na Rozdrożu. I później przyszliśmy tutaj właściwie powspominać. Jest trochę osób tam gdzieś w pokoju, tam rozmawiają. W sali konferencyjnej, tak. A mi tutaj takie wspominki właściwie tam z Madzią Koroblewską, tak powiem, Magdalena Anna Koroblewska, tak? No tak brzmi właściwie. Tak jest. No i jest to smutne. Smutne rocznica, święto w sumie, smutne tak. Święto, ale wiadomo, Dmowski jest tam naszym bohaterem narodowym, jest twórcą niepodległości Polski. Nie będę opowiadał, rozwijał tego tematu, bo wszyscy wiemy, kim on jest, jaką walczył o tą Polskę. Bez niego to Polska by nie istniała, dlatego że w okładzie z Dorotenstrasse już planowali oddania Polski w rękach niemieckich, sionistycznych, żydowskich. W ręce masonerii światowej. Natomiast dzięki właściwie Dmowskiemu, dzięki Zamoyskiemu, dzięki Paderewskiego, dzięki Bogackiemu, Kamilowi, który też przywoził pieniądze wtedy w czasie wojny, II wojny dla naszych walczących. Wiadomo, Paderewski też tam swoimi koncertami odświetniał, powiedzmy, tam w Stanach Zjednoczonych i właściwie dochodzi ze wszystkich koncertów tutaj. Wiadomo, Zamoyski finansował, jest też jednym z ojców naszej niepodległości. Gdyby nie ten układ, który podpisał Dmowski, przemawiając 5 godzin w Paryżu, to Polska by nie istniała. Traktat wersalski, tak, prawda, tak. Cały obchodzimy z kolei, no właśnie, my tutaj świadomi polscy patrioci, polscy narodowcy, bo nie chcę nikogo obrażać, ale jeżeli ktoś będzie bardziej pogłębiał swoją świadomość i wiedzę na temat niepodległości, na tematy takie polityczne, historii polityki, no to dojdzie do wniosku, że to jednak panu Romanowi Dmowskiemu zawdzięczamy niepodległość. I ta prawdziwa rocznica niepodległości to jest właśnie podpisanie traktatu wersalskiego przez Romana Dmowskiego 28 czerwca, dokładnie, a nie 11 listopada. Pan Piłsudski nie był tym... Znaczy 11 listopada w ogóle nic się nie właśnie nie nic działo, się nie wydarzyło. Nie wiem, tak, no właśnie, akurat to się wtedy z jakimś tam, tak, tak, jakąś tam rocznicą niepodległości. A może dlatego, żeby obrzydzić Polakom tą niepodległość, bo przecież listopad to jest taki no najbardziej
smutny, taki paskudny miesiąc w roku, prawda, ciągle pada, wieje, może to o to chodziło, żeby zapomnieć o tej niepodległości. Nie no, żartuję, ale w każdym razie, no, według nas to pan Roman Dmowski jest tym prawdziwym bohaterem narodowym, któremu zawdzięczamy niepodległość, ojcem niepodległości, a nie pan Piłsudski. No zresztą ja myślę, że świadomość Polaków i polska świadomość jest na tyle mocna, silna, że Polacy, narodowcy, patrioci potrafią zrozumieć, potrafią doceniać tej rocznicy niepodległości, prawdziwej niepodległości 28 czerwca co roku, co jest obchodzone zawsze przez nasze grupy patriotyczne i myślę, między innymi to jest Marsz Dmowski na Zamek, na przykład zorganizowany przez kolegów i to jest dla nas najważniejsze. Dlatego chcemy uczcić pamięć. Czcimy pamięć tego naszego bohatera narodowego. Dzisiaj w smutną rocznicę właściwie tam, bo to było ile? 39, dzisiaj 2023 już. Wszystkiego najlepszego przy okazji wszystkim widzom, naszym kolegom, przyjaciołom, rodzinom, ich przyjaciołom, od nas wszystkich, od Madzi, ode mnie, od nas pozwolę sobie tak. Życzymy wszystkim, oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Mamy nadzieję, Maciu, że ten rok będzie już tym bardziej, rokiem tak, decydującym już o tym, danym. Że jesteśmy panami, wracamy właściwie do rządzenia naszym krajem, wyganiamy tą hołotę, która ubzdurała sobie, że ona ma rządzić za nas i tam ma tak. Nam narzucić i pozbawić nas, naszych praw konstytucyjnych, bez względu na to, jaka jest konstytucja, ale ona obowiązuje i my zawsze jesteśmy wolnymi ludźmi. I na pewno mam nadzieję, że w tym roku odzyskamy swoją tożsamość, wstrzymamy tą, powiedzmy, tendencję do pozbawienia nas naszej tożsamości, odzyskamy naszą władzę patriotyczną, odzyskamy z kolei później, w międzyczasie, nasz majątek, który został zgrabiony, oddany za darmo, który próbują po prostu nam odebrać w dalszym ciągu. Skonfiskować. I co? Wszystkiego najlepszego wszystkim. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów kanału pana Nabila Al-Malazi i zachęcamy do dalszych subskrypcji, żeby tych subskrypcji było coraz więcej, żeby zasięgi były coraz większe, bo naprawdę na kanale pana Nabila Malazji jest, no jest bardzo wartościowa i wiedza, i takie kulturowe różne, prawda, filmiki, takie również o Syrii, jest trochę i sztuki, i takiej, no ja pamiętam chyba film, który ma najwięcej wyświetleń na pana kanale, to jest ten film z tym trikiem z Syrii, to widowisko, co było takie, jejku, to nie byli barmani, tylko ja pamiętam taki film. No to właśnie taka para syryjska z dzieckiem, z małą dziewczynką i ona tam jeździ po Syrii, nie tylko po Syrii, po całym świecie, ale teraz szczególnie tam skoncentrowali się na Syrii, bo widzą, że tam coś tam się dzieje. Tam zawsze zresztą życie tętniło bez względu kulturą, na sztuką. Restrykcje, bez względu na embargo, które nałożyły Stany Zjednoczone, sionizm międzynarodowy, niestety Europa też poszła śladem Stanów Zjednoczonych i też tam jakieś restrykcje, że nawet lekarstwa
nie można powiedzmy sprowadzać lekarstwa na raka dla dzieci na przykład chorych. Także są, mają problemy, ale sprowadzają, dają sobie radę, damy sobie radę, bo Syria jako lepka cywilizacji to nie mogła by inaczej nie egzystować funkcjonować. Także nic nam nie przeszkodzi w rozwoju, powiedzmy w utrzymaniu tej tradycji syryjskiej, która przeszkadzała komuś tam w 11 roku zorganizowali napad właściwie na Syrii. Ponad 80 krajów ściągnęli tych najemników. Turcja ich szkoliła w 4 obozach tam przed wojną, później jeszcze więcej obozów było, później potoczyła się sytuacja, ale to trudno o tym mówić. To znaczy, mam nadzieję i wszystko wskazuje na to, że sytuacja się poprawia w tej chwili, chociaż dzisiaj rano o 2:00 był nalot, bo samoloty izraelskie nie mogą lecieć tam nad Syrią, bo wiedzą, że to jest... Oni strzelają, ostrzeliwują tereny wokół lotniska w Damaszku na przykład. O 2:00 w nocy dzisiaj czasu syryjskiego, ale o 9:00 rano już lotnisko było czynne i działało, egzystowało. Próbują prowokować cały czas, żeby Syria powiedzmy tam odwróciła się powiedzmy od tego frontu północnego, tam gdzie Amerykanie kradną cały czas ropę syryjską, pszenicę syryjską i tam gdzie Turcy właściwie tam okupują pewien teren pod pretekstem, że oni bronią swoje południowe granice przed Kurdami, co jest prowokacją, ale mam nadzieję, że teraz po rozmowie, to wchodzimy trochę w politykę właściwie, po rozmowie ministrów obrony Syrii i Turcji, w obecności oczywiście ministra obrony Rosji, co odbywało się w Moskwie ostatnio i szefów służb właściwie też. Ustalono jednak, że Turcja powinna już oddać te tereny wszystkie, które tam zajmuje wojsku syryjskiemu, żeby on tam pilnował, opiekował się swoją granicą, bo inaczej, tak czy inaczej Syria już planowała powiedzmy już wysłanie tam wojsk i mogłoby dojść ewentualnie do potyczek, powiedzmy, z wojskami tureckimi, które tam opiekują się tymi bandami terrorystów jeszcze tak zwanych tam opozycją syryjską i tak dalej. Także to jest już inny temat, ale wracajmy do Polski. Mam nadzieję, tak. Przepraszam, ja jeszcze takie zadam jedno pytanie. Panie Nebiu, jak wygląda świętowanie Sylwestra i Nowego Roku w Aleppo w Syrii? No bo to jest niezwykle kolorowa, piękna kultura, tradycja. Ja przypuszczam, że tam jest to robione, ten cały Sylwester jest organizowany z taką chyba wielką pompą. Jest. Tak przypuszczałam. Jest u mnie nagrania z wczoraj, sprzedwczoraj, z 3 dni temu w Aleppo, w Damaszku. U mnie jest nagranie na kanale Nabil Syryjczyk, tak. Dlatego, że mam 3 inne kanały, Nabil Al-Malazi, Nabil Malazi. Bo banują pana. Tego już zbanowane były, bo wstawiłem informacje o rocznicę śmierci Sulejmanego. I już oni uznali, że tam jednak Sulejman niezgodnie ze standardami. Niezgodnie ze standardami, że on jakoś tam z jakąś organizacją terrorystyczną współpracuje, czyli z Hezbollahem. Że pan promuje terroryzm, tak, propaguje. Że Hezbollah niby jest organizacją terrorystyczną, no to ja wstawiłem moje zdjęcie z przedstawicielem Hezbollahu w Libanie, któremu złożyłem razem z delegacją syryjską z całego świata, bo byłem szefem tej delegacji diaspory syryjskiej z 32 krajów świata. Przyjechaliśmy, akurat lądowaliśmy w Libanie i spotkaliśmy się właśnie z przedstawicielem Hezbollahu. Złożyliśmy tam hołd poległym. Tam jest cmentarz taki mały,
w pomieszczeniu zamkniętym. I razem z przedstawicielem Hezbollah składaliśmy podziękowania Hezbollahowi za to, że on bronił Liban, bo to była jedyna partia chyba na świecie, która powstała po to, żeby bronić swój kraj. Partia libańska w 100% składająca się, składająca się z szyitów, sunnitów, tam, także to nie jest taka, że tam partia szyicka czy tam jakaś. W każdym razie, to prawda, pan Hasan Nasrallah jest szyitą, ale to nie ma żadnego znaczenia. To jest jedyna partia, która broniła Liban przed agresją izraelską w 1982 roku. Ja byłem przy okazji, jak już rozmawiamy, oglądałem teren więzienia, aresztu. Który Izraelczycy okupują z południa Libanu, stworzyli tam więzienie, a tam było kilku aresztantów. I oglądałem, jak te merkafy, ta sama merkafa, czyli ten czołg, o którym mówił ten Shebach Weiss, że chciałby przeforsować Sejm taką merkafą kiedyś, tam kilka lat temu. Też wstawiłem takie nagranie u mnie, no to wszyscy tam oburzeni, ale to nie, tylko nie szefowa Sejmu ani Senatu, którzy byli tam obecni. Przyszedł trzeba chyba jest spóźniony do Sejmu i powiedział, że on myślał, że nie wpuszczą go na tą, bo on spóźnił się i pomyślał, że on pójdzie do ambasady izraelskiej i weźmie merkafę i przyjdzie, przeforsuje Sejm. I to powiedział tak jawnie, że pani tupet miał był na tyle. Tak, ale większy tupet mieli ci, którzy, to znaczy szefowa Sejmu, już nie pamiętam jej nazwiska, pani marszałek i marszałkowie Senatu i tak dalej, tam byli wszyscy z uśmiechem jeszcze w objęciach pana Shebacha Weissa po tych słowach, że on tam... Jejku, czyli oni tam przyklasnęli. Tak, bo to było przy okazji jeszcze tam to ich święto, które tam... Aha, może nie wypowiemy tego słowa na H, no, bo to jeszcze nam YouTube zbanuje. I na końcu UKA, tak? Tak, UKA, no, UKA. Ale nie będziemy mówić, tak. nie powiemy, co to tak. za... Na święto, ale właśnie z okazji tego święta to już pan Shebach Weiss miał przyforsować Sejm i oklaskiwali mu tam marszałkowie Sejmu i Senatu Polskiego i tak dalej. Także to było tak. Natomiast byłem właśnie w tym więzieniu i opowiadają ludzie, że w pewnym momencie, jak wyzwoliło Hezbollah to, Izraelczycy uciekli, żołnierze Izraelczycy uciekli, zostawili ten. I w pewnym momencie ci więźniowie słyszą głos, na przykład więzień słyszy głos swojej matki, swojego ojca, który krzyczy, tam tego jesteś, gdzie jesteś i tak dalej. I za kratami, okienkiem takim z kratą, to dopiero zajrzał, że tam jego matka czy ojciec przyszli po niego i tak dalej, bo już był wyzwolony obóz, a oni, więźniowie, nic nie wiedzieli o tym. Oczywiście wyłamali te zamki i tak dalej i tam wyciągnęli. A te merkafy, to którymi chciał pan Shebach Weiss przeforsować nasz Sejm, to leżały w gruzach tam w tym obozie. Ten obóz jeszcze istnieje, ja mam film z tego obozu, może kiedyś to wstawię po prostu, bo myśmy dyskietkę otrzymałem od szefa tego muzeum właśnie, bo to muzeum tam jest. Ale to tak na marginesie, myśmy zboczyli z tematu, ale to są tematy tak, to takie dobrze, ogólne, międzynarodowe. Warto zahaczać o różne zagadnienia. A ja proponuję tak, subskrybenci, widzowie kanału pana Nabila Malazji, żebyście Państwo pisali w komentarzach, na przykład proponowali panu Nabilowi, na jaki temat chcielibyście, żeby nagrał odcinek, prawda? Bo tej wiedzy u pana Nabila jest tak szerokie spektrum, że no wiadomo, jak będziemy tak zahaczać, też trochę tego, zrobi się troszkę taki kocioł. A ja myślę, że śmiało pan Nabil na pewno nie odmówi i na pewno zechce nagrać
odcinki na poszczególne tematy i umieszczać na własnym kanale. I zapraszamy do promocji kanału. Tak, do promocji, do wsparcia również, jeżeli to Wam się podoba. Tak, również do wsparcia finansowego, no bo wiadomo, te zasięgi, to wszystko, no, przydałyby się mikrofony, prawda, jakieś, prawda, tak. Coś, no, polepszenie techniczne, no niestety. Ta komórka tam na razie, ale ten, ja tak. Przepraszam, że nie mogę być wszędzie po prostu, nie mogę nagręcić wszędzie, ale ja mam taki zwyczaj, rzadko komentować to, co się dzieje. Ja pokazuję to, co się dzieje przede wszystkim na moim kanale. Nakręcam, czasami komentuję, a zawsze jakiś tam komentarz, który powiedz mi, mówi, gdzie jesteśmy, co jestem, jakie. Stwierdza pan fakty. No tak. A natomiast zauważyłam też to, że pan unika tak jakby swojej subiektywnej opinii, tylko raczej tak stwierdza, ale. Poglądy i opinie pana Nabila są bardzo cenne, wartościowe. Fajnie by było, gdyby pan Nabil również relacjonując te filmiki też i wtrącał jednak, myślę, swoją subiektywną opinię na każdy temat. Myślę, że to też jest dobry pomysł. Z pewnością pomyślę o tym. Panie Nabilu, pan jest skromny, wiadomo, pan o tym nie wspomni, ale ja pozwolę sobie wspomnieć. Prosić pana, żeby pan w opisie, również pod tym filmem, umieścił numer konta. Wiadomo, zachęcamy do wspierania finansowego i koniecznie z tytułem, z dopiskiem darowizna. Ile kto może, ile kto ma chęć, jak to mówi pan Osadowski, tak żeby wam nie ubyło, a grosik do grosza to będzie kokosza. I myślę, że kanał pana Nabila Malaziego będzie się świetnie rozwijał dzięki waszej pomocy. A tak jak mówię, dla każdego coś fajnego się na tym kanale znajdzie. Ktoś interesuje się historią, prawda, Sumerów na przykład. Myślę, że pan Nabil też nie miałby nic przeciwko, żeby taki odcinek nagrać o tych starożytnych cywilizacjach, bo naprawdę potrafi o tym przepięknie opowiadać. Aramejczyków przede wszystkim. Właśnie, Aramejczyków, prawda? Mojego rodu, z którego pochodzi Jezus. No właśnie, Chrystus, o tym właśnie. O Panu Jezusie i Jego prawdziwej genezie etnicznej, tak, a nie tej zawłaszczonej przez pewną. Hebrajskiego nawet nie znał. Tak? Ale ten lud próbuje, to znaczy. On już specjalizuje się w takiej przywłaszczaniu tak. Całej historii, tak jak tu w Polsce ewentualnie, ale tu już nie będziemy rozwijać tematu na temat Polski. My działamy tutaj, to znaczy ja konkretnie działam po to tylko, żeby nie powtórzyła się sytuacja w Palestynie. Po to tylko ten. I powtarzam hasło, które powiedzmy, powtarzało, nosiłem razem ze Sławkiem Zakrzewskim, który jest w drugim pokoju w tej chwili. Nie będziemy drugą Palestyną. Nie będziemy drugą Palestyną. Dokładnie. Także to jest ten. My musimy walczyć o swoje, musimy wygonić tej chłoty z tego naszego życia w ogóle i ten. Musimy pogonić tą brzydotę. Jakby to powiedział, brzydulę. Prestiżowy polski malarz Bartłomiej Kurzeja. Pewno w ten sposób by to artysta malarz, tak? Magister sztuki. Tak, on by pewno w ten sposób to określił. On dostał pół roku chyba także tam. Tak, dostał wyrok prawomocny. Ktoś uważał tą. Pani sędzia uznała tak, że jego marzanna, jedna z jego marzann, gdyż co roku rzeźbi nową marzannę, którą następnie topimy w Wiśle. Ktoś, pani sędzia zwłaszcza, potwierdziła to, że ta taka brzydka marzanna, taka brzydulą, podobna do wrony, miała symbolizować pewną nację. Musi być z tej nacji, tam, takiej, nie powiem. Niby pseudosemickiej, która nie ma nic wspólnego. Tak, ale co za kompromitacja, panie Nabilu, prawda? Pani sędzia tak jakby przyznała, że ta nacja jest wyjątkowo
brzydka. Ja pamiętam, ja słuchałam tego, przysłuchiwałam się temu procesowi. I za to pół roku dostał. Tak, i za to dostał gdzieś tam jakichś prac społecznych. Tak. Ja pamiętam, przysłuchiwałam się temu procesowi. Jeden ze świadków z tej całej gminy, tej jakiegoś stowarzyszenia, tej całej... przedstawiciel nawet, tak, tej nacji, on się wypowiadał, że to była aluzja do naszej nacji, bo tam był taki nos wielki, charakterystyczny i taka tutaj czapeczka, no i to była aluzja do nas, bo to nos... No to ale tak tam jakby... nie było żadnej gwiazdki, żadnego tam... Rzeźba ta marzanna przypominała wronę po prostu, nie wiem, ten pan, ten co był świadkiem, widocznie się utożsamiał z jakimś ptakiem, z wroną, on wie, jaka tam się jest. Tak, ale już a propos urody, a propos rysów twarzy, proszę Państwa, nie ma, chyba nie widziałam piękniejszego narodu, piękniejszej nacji niż Palestyńczycy. Panie Nabilu, jak byliśmy tam wspierać Palestynę pod ambasadą, jacyś śliczni ludzie, no jak te dziewczynki, te dzieciaczki, no jak takie żywe laleczki, naprawdę. Naprawdę. Ja mam wstawione też u ciebie tam gdzieś wypowiedź kilku dziewczynek takich tam. Po arabsku tam gdzieś rozmawiałem z matkami, ale zobaczycie, naprawdę to są... Prześliczne dzieciaki. Tak. To macie wszystkie tam słyną z urody, z typu urody, Syryjki tam. Bo przecież Palestyna to jest też Syria, to jest to większa Syria, także. A ja takie coś zauważyłam, ja pan jeszcze taki aspekt polityczny. Takie konkursy typu Eurowizja, czy wybory Miss, to jest wszystko stricte polityczne. I często wygrywa na przykład przedstawiciel kraju, w którym jest wojna albo coś, tak jak w sumie Ukraina miała gwarantowaną Eurowizję. To jest tak jak z Nagrodą Nobla. Dokładnie tak. Dokładnie, bo teraz jest proponowana panu Żelińskiemu. Tak, komikowi. Ktoś tam, kiedyś tam ktoś... To może z Oscarem pomyli, może on powinien Oscara dostać za tą grę aktorską, a tam może ktoś się pomylił, cóż. No ale to jest czysto politycznie ten, bo przecież Begin dostał, Sadat dostał za ten układ z Camp David, a tam Begin, wiadomo kto to jest, to był szef tej bandy Hagani, która rozgromiła Palestyńczyków w 1948 roku. Deir Yassin jest świadkiem, miasto Deir Yassin, w którym tam Begin prowadził tę całą hołotę, tam kobiety z wypruwanymi płytami. Yes. Takie bestialstwo, takie stricte rzeczy jak banderowskie. Tak samo jak w Wołyniu, dokładnie, identyko jak w Wołyniu, identyko jak zrobili, prawie jak zrobili w Odessie 2 maja 2014 roku. Cały budynek tam podpalili, a facetowi chyba głowę odcięła, coś strasznego. Tak, kobieta tam gdzieś od brzucha w dół cała, a tutaj spalona, czyli oblali ją i spalili, a ona tam tego... Męczyła się, tak? Rozmawiałem z byłem 2 maja następnego roku, byłem składać hołd tam. W Odessie, tak. No. I mieliśmy konferencję prasową i nie zapominam, jak spotkaliśmy się z człowiekiem, który się uratował z tego. On schował się za kominem tam na dachu przez 2 dni, a przez 2 dni to było zamknięte. Przez 2 dni to było zamknięte. Po tej rzezi, którą zrobili tam, policja oczywiście nic nie zdziałała, stała, tylko obserwowała, ignorowali. Sprowadzili około 2000 podobno tych z UPA i tak dalej, którzy zamknęli budynek i wywozili w czarnych workach, nie wiadomo,
To znaczy wiadomo, co tam wywożyli dopiero ten. A on przez te dwa dni tam czatował tam gdzieś za dachem. Za dachem, za kominem na dachu. Nie zapominam jego mini do tej pory. Nie zapominam. Panie Nabilu, i wracając jeszcze, bo to ja tak sobie pomyślałam. Kurczę, Syria, Palestyna to są kraje ewidentnie dyskryminowane. Bo, no to wiadomo, no Eurowizja, no to są kraje poza Europą. Chociaż też ja nie rozumiem, z jakiej racji Izrael na przykład uczestniczy w Eurowizji, no, prawda? I wygrywa, albo jakieś czołowe miejsca zajmuje. No tak samo Australia uczestniczy w Eurowizji. No, ale na przykład jak są wybory Miss Świata, no to proszę Państwa, ja nie wierzę, że w Syrii czy w Palestynie nie znalazłoby się co najmniej setka panien, które by były tym ideałem, prawda? Tu nawet już nie tylko chodzi o urodę, bo tu Miss Świata to powinna wyróżniać się i kulturą, i inteligencją, i taką klasą, i a w dodatku tą wyjątkową urodą też, prawda? No i dlaczego na przykład brakuje tych uczestników z tych krajów? Zaskoczę cię, że w zeszłym roku wygrała właśnie Palestynka. Co pan mówi? Ojejku! A to miła wiadomość, bo nie... Także... Bo wie pan co, tych konkursów Miss Świata, one... Te konkursy, one już są tak rozdzielone, jest tyle tych organizacji, które to, prawda... Organizują, tak? Tak, bo jest tak, i Miss World, Miss Universum, Miss Galactica, ja już nie wiem, która jest która. Więc na przykład, to tak samo jak w Polsce, konkurs Miss Polonia jest innym konkursem niż Miss Polski. I czasami już po prostu taki mętlik się robi w głowie, ale to co pan powiedział, to jest bardzo dobra wiadomość, to jest naprawdę... No to tutaj, to człowiek odzyskuje wiarę w sprawiedliwość. Mam nadzieję, że już jeszcze trochę, jeszcze w tym roku rozwiążemy ten temat z wojskiem amerykańskim, który nielegalnie przebywa na północy Syrii, kradnie ropę syryjską i pszenicę. Już oceniono na 119 miliardów dolarów ich kradzież, wartość ich kradzieży z Syrii, a to powinno należeć do narodu syryjskiego. Syria przed wojną, to znaczy przed 11 rokiem, to na 380 tysięcy baryłek dziennie wydobywała, w tej chwili tylko 80. Reszta leży w terenach, które Amerykanie, powiedzmy razem z taką organizacją kurdyjską, Kasab, okupują właściwie i kradną. Codziennie kradną ileś tam set. Czyli ubożeje państwo syryjskie, tak, przez to, że nie ma tych utarów. Znaczy, tego... Syria nie ma dostępu, nie do, ma tych, dostępu. Do tych powiedzmy źródeł. Natomiast jeszcze kradną z silosów państwowych, kradną pszenicę syryjską. No. Pszenica syryjska wiadomo jest najlepsza na świecie, odporna na choroby i tak dalej. Ale to już się kończy. Już zaczynamy tam teraz z Turcją, powiedzmy tam już mam nadzieję, że dogadać się, że ten Erdoganowi zależy na tym, dlatego że wybory prezydenckie niedługo, a Rosji chyba jest na rękę, żeby Erdogan był, a nie ktoś inny. Natomiast, czyli on będzie musiał po prostu dogadać się z Syrią, natomiast on chciał koniecznie spotkać się z prezydentem Asadem, ale to figa. Na razie spotkali się, ten nawet ministrowie spraw zagranicznych nie spotykają się na razie, bo póki Turcja nie zadeklaruje, a już wczoraj minister spraw zagranicznych Turcji zadeklarował, że oni tam oddadzą, mają oddać powiedzmy te tereny, które są pod ich kontrolą wojsku syryjskiemu, jak sytuacja polityczna się ustabilizuje, czyli w dalszym ciągu jakiś tam warunek, oni oceniają, że sytuacja polityczna ten, a w Syrii jedynie właśnie to jest sytuacja polityczna jest ustabilizowana, bo gdyby nie prezydent Assad, to byśmy już dawno byli w rękach Bractwa Muzułmańskiego i tych wahabitów, czyli wahabizmu, który jest judaistyczną organizacją. Oni pochodzą z południa
Nadziafu, czyli tam teraz jest teraz Arabia Saudyjska. Także to jest historia. Już jeżeli będziemy rozwijać kolejny temat, to będzie ciężko. Tak. Do rana nie skończymy. Jak cała transmisja. Miał być 5-10-minutowy filmik z pozdrowieniami i z omówieniem tego złożenia hołdu i wieńca tutaj panów. Pana doktora Nabila Malazji, pana Romualda Starosielca, redaktora Polityki Polskiej i lidera tutaj Ruchu Społecznego Jedność Narodu, przedsiębiorcę, pana Bogdana Kulasa, to jest patriota, który inwestuje w organizacje patriotyczne. Jest to pan, który na co dzień mieszka w Norwegii, ale często przyjeżdża. No i oczywiście pan Sławomir Zakrzewski, aktywista, patriota, taki niezłomny, powiedziałabym, narodowiec, wierny swoim poglądom od lat. No i tutaj tych czterech... Nie zapomnij o księdzu Marku. O właśnie, ksiądz, przepraszam, Marek, ksiądz Marek był też... Który przyjechał specjalnie, tak. To jest jedyny ksiądz, który odważył się odprawić mszę na grobie Albina Siwaka, świętej pamięci, i do tej pory podtrzymuje mi tradycję składania wieńców, kwiatów, zapalenia znieci na jego grobie w Rembertowie. Mamy miesięcznicę dosłownie, co piątego, teraz tam za kilka dni też będziemy tam zapalać świece, ale ksiądz Marek to był jedyny ksiądz, który odważył się odprawić mszę w kościele w Rembertowie na cześć naszego brygadzisty, że tak powiem. Ale ksiądz Marek to też jest taki, że tak powiem, wierny swoim poglądom, jest takim rebeliantem tej całej tego całego liberalizmu, który nam próbują od każdej strony wszczepić, łącznie z obecnie figurującym papieżem. No a tutaj, no jednak, proszę Państwa, mamy jeszcze niezłomnych, wartościowych księży i nie jest wcale tak źle w naszym narodzie, ale może być lepiej. Nie jest też dobrze. Trzeba robić wszystko, żeby było lepiej. Będziemy walczyć o wszystko, a może pokażemy tam, będziemy, na oczywiście. Końcu pokażemy tam naszych przyjaciół, patriotów, którzy debatują obecnie. Tak, idziemy tutaj. Ej. No i teraz, o. A co my mamy? I to jest... Co my mamy? No. Zdajecie sobie sprawę z tego, jaką mamy cudowną ordynację wyborczą? 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Do każdego my jako komitet możemy oddelegować członka, który tam siedzi. Ten członek może być przewodniczącym, wiceprzewodniczącym komisji. Możemy oddelegować co najmniej dwóch mężów zaufania. Wszystko odbywa się na papierze. I wystarczy zadbać od pierwszej godziny otwarcia, otrzymania kart do głosowania, otwarcia do zamknięcia, policzenia, sporządzenia protokołu i zrobienia pek skanu i przesłania do gminy. Gminy zliczają, przesyłają do powiatu. Powiat do okręgów, okręg do centrali, tu. I my mamy równolegle zbiór wszystkich dokumentów. I teraz gdziekolwiek się pojawi, tam są podpisy, gdziekolwiek się pojawi fałszerstwo, to jest kryminał. I to jest dla nas, to jest oręż. Jeżeli oni zobaczą siłę tak zorganizowaną, która ma 27 tysięcy członków i 54 tysiące mężów zaufania, no, którzy są zorganizowani i wiedzą, o co chodzi, a my szkolimy tutaj tych, to po prostu to nie będą fałszować.
Czy rozumiecie, nie odeszło się. My z tego nie korzystamy, nie to odeszło się bez polityki, nie, ale to nie stanie. Na tym chyba zakończymy, tak? Madziuszka, trzyma się, pozdrowienia, pozdrawiamy bardzo serdecznie, pozdrawiam widzów z kanału pana Nabila Malazji. Są to też częściowo moi widzowie, widzowie sierżanta Wilczyńskiego i my możemy dalej, który też był przed chwilą, pojechał, bo on tam... Ale no. Chyba się tutaj bardzo dobrze poczuł. Ja myślę, że jemu się tutaj bardzo podoba. No mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Na razie.